Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Dzisiejszy odcinek będzie z szacunkiem. Mianowicie z szacunku dla wakacji jestem, tak? A z szacunku dla mojego gościa, którym jest dzisiaj pan Andrzej Gantner, jestem tak. Rozmowa z ciekawym człowiekiem. Andrzej, czego ty jesteś ciekawy? Nie, tak ogólnie jestem w ogóle ciekawy. Ja osobiście szacunku. Nie, to tam. Jakby nie było. Ogólnie myślę, że jestem ciekawy dokładnie tego samego, co i ty jesteś ciekawy. Czyli Andrzejku, a powiedz mi, bo być może są państwo, którzy cię nie znają, chociaż. Myślę, że większość mnie nie zna. No czekaj, ale właśnie ty jesteś takim ewenementem, ponieważ ty. Ja cię znam z tego, że łazisz po telewizjach różnych i radiach i opowiadasz jakieś takie rzeczy, które są bardzo przydatne w życiu. Zasadniczo one są przydatne. Przyznasz, że na przykład opowiadasz, czy należy pić kawę, czy nie należy. Takie rzeczy mówisz? Też, ale... Ale należy? Jak się lubi, to jak najbardziej należy. Tak, czyli odmawiasz. Czyli albo ze mlekiem, albo... Nie, z mlekiem nie, z cukrem nie. Lepiej... Kawa, czy to tak jak z whisky. No, okay, czyli... Bez mleka, bez cukru. Ale ze smakiem. Ze smakiem jak najbardziej. 5 filiżanek dziennie można spokojnie wypić. Naprawdę? Tak, jeszcze na dokładkę. Jest to ważne dla osób w pewnym starszym wieku, bo kawa zapobiega chorobom neurodegeneracyjnym. Czyli tak, żebyśmy lepiej pamiętali, lepiej wszystko kojarzyli, to kawa jest świetna na to. Tak? Tak. Neurodegeneracyjny? Tak, to ja jestem, w ogóle nie jestem neurozdegenerowany, bo ja piję kawę jak smok, proszę pana. Dobrze, to może skupmy się na napojach, bo co będziemy odżywianie, to jest... każdy je to, co ma akurat pod ręką. Lub to, co lubi. I to jest zdrowe odżywianie, bo trzeba jeść, kiedy się chce i co się chce. I to jest moja dewiza zdrowego odżywiania, nie wiem. Nie, to bardzo dobra dewiza, bo odżywianie jest jednak wszystko po to, żeby nam sprawiało przyjemność i nas oczywiście odżywiało. Jedzenie w stresie, czyli kiedy jemy nie to, co chcemy, nie to, co lubimy, albo się śpieszymy, jest właściwie można powiedzieć szkodliwe, no bo stres jest szkodliwy. No tak, no stres jest szkodliwy. A dobra, wracając do picia jeszcze, przepraszam bardzo, bo picie mnie interesuje dzisiaj, bo być może będziemy pić coś. Co można pić i w jakich ilościach i co jest zdrowe? A co niezdrowe? Ja nie pytam o wodę. Nie. Wszyscy mnie ostatnio pytają o te nakrętki, które są przyczepione do... Tak. A dobra, to może to jest ciekawsze, bo rzeczywiście, bo z piciem może jest tak akurat też... Ale w alkoholach nie są przyczepione. Nie są. Nie, wyjątkowo. To ciekawostka przyrodnicza. A powiedz mi, co z tymi nakrętkami? Myśmy już mieli kiedyś odcinek na ten temat, ale bardzo jestem ciekaw, co o fachowiec. Specjalista. No cóż, no to jest takie te krętki, które według prawa unijnego muszą być przyczepione do buteleczki po to, żeby gdzieś tam się nie walały po środowisku, żeby żółwie morskie nie zjadały tych nakrętek i wiele innych rzeczy strasznych, żeby się z nim nie działo. Bardzo duży wysiłek wszystkich i jeden apel, jak już one są przyczepione, nie odrywajmy ich, bo to kompletnie nie ma sensu. Prosty patent, nakrętka w lewo, nakrętka w prawo. Jest ok, nakrętka u góry, nakrętka u dołu nie jest ok. Proste, łatwe i przyjemne. Tak jest, a ja mam dla Państwa jeszcze propozycję, gdyby ktoś przypadkiem oderwał, zawsze możesz sobie kupić maszynę za parę milionów do przyczepienia. Albo przykleić kropelką. No, co do innych napojów, o które pytałeś, to jest bardzo prosta metoda. Ona dotyczy również i pożywienia. Można jeść wszystko i pić wszystko z umiarem. Nawet w największych ilościach. Nawet w największych ilościach, ale z umiarem. Dobrze. Jeszcze błagam cię, powiedz, bo ja też nie wiem, no to jest strasznie chyba długa nazwa. Co ty jesteś tak naprawdę? Co ja jestem? No można powiedzieć, że jestem wiceprezesem, dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności i zajmujemy się tym, co się nazywa gospodarka żywnościowa, czyli nie tylko jedzenie, nie tylko picie, ale również wszystkie warunki dookoła, jakie są koszty, podatki, tysiące innych rzeczy. Również tymi nieszczęsnymi nakrętkami się zajmować. I ty to wszystko wiesz? No prawdopodobnie tak. Bo ty jesteś takim właściwie jednym z najsympatyczniejszych gości, których ja znam. No prawda, było tylko kilkoro gości w tym programie. Zawsze. Ale... Słuchaj, czy jest coś, jakaś historia, która cię urzekła w związku z jedzeniem? Bo rozumiem, że coś takiego się zdarzyło. Tak, ta jest pro historii, natomiast ta jest faktycznie bardzo autentyczna. W momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, 20 lat minęło właśnie, mieliśmy taki wielki bankiet, tam podawaliśmy oczywiście polskie specjalności, w tym chrzan. No i chrzan podali nam w takiej wielkiej salaterce, olbrzymi.
Nikt nic nie mówił. Po jakimś czasie podchodzi do mnie Włoch, bardzo zadowolony, cały talerzyk chrzanu. I mówi tak, dobry macie ten serek, trochę ostry, ale dobry. Powiedz mi, bo jak wchodziliśmy do Unii, bo to wspomniałeś już, no to musieliśmy czymś zaskoczyć towarzystwo, prawda? Co promowaliśmy w momencie wchodzenia do tamtego, bo jedzenie jest naszą mocną stroną, no nie oszukujmy się. No nie była to ryba po grecku akurat, nie. Tylko były to faktycznie potrawy bardziej polskie, wędliny, szczególnie kiełbasa była na stołach, oczywiście przystawki, czyli chrzan, ogóreczki najróżniejsze. Były też polskie alkohole, żeby nie, natomiast co ciekawe, co nas naprawdę zadziwiło już na koniec imprezy, okazało się, że goście cały ten chrzan w dużej ilości zjedli. To oznacza, że mi smakowało. Czyli można powiedzieć, że byliśmy pierwszą organizacją, która zapromowała w Unii Europejskiej chrzan. No ale ten Włoch tam... Przeżył. Nie, no przeżył. Leżył. Potem nawet pisał, że było fajnie. I się odchrzanił. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do naszego studia proformistycznego. Jestem turniejowego. Turniejowego studia. I wykorzystam Cię... Znaczy, wykonujcie towarzystwo dzisiaj w trakcie kolacji. Z pełną przyjemnością będziemy konsumować i również różne napoje spożywać. Bez nadużycia. Bez nadużycia, absolutnie. Czego i Państwu życzymy. Czyli odpowiedzialnie. No, właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Andrzej Gantner. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To jest. Wywiad ten przeprowadziłem, proszę Państwa, jakiś czas temu w Włochowie. No, bez biznesu nie ma tenisa. A bez tenisa biznes by dałby radę jednak. Proszę Państwa, 13 czerwca, dzisiaj czwartek i imieniny obchodzą Antoni i Lucjan, a także Akwilina, Chociemir, Gerard, Gerarda, Gracja, Grzegorz, Herman, Lubowit, Olga, Peregryn, Tobiasz i Tryfiliusz. Znacie Państwo jakiegoś Tryfiliusza? Wszystkiego najlepszego. Państwu są za to. Nietypowe święta są. O, dzisiaj Dzień Komornika Sądowego. Święto Dobrych Rad. Święto Żandarmerii Wojskowej. I Światowy Dzień Wellness. A przysłowie Święty Antoni od zguby broni. No i bardzo dobrze. I gra półsłówek Basia Bombocian, nazwisko znane redakcji prawdziwe, wytworzyła coś następującego. Zakurzona morwa. O, morwa, kuć. Do widzenia.